Witamy w Toruń Plaza TV. Jest już kolejne wydanie magazynu Toruń Plaza, w nim wywiady m.in. z Maciejem Wiśniewskim, prezesem Twardych Pierników, a także rozmowa z Aronem Celem czy wywiad z Karolem Lejmanem i Jankiem Konikiewiczem z One Sport. W każdym wydaniu magazynu Toruń Plaza prezentujemy oczywiście najnowsze kolekcje ubrań i prezentowane są one z udziałem osób, które wcześniej z modą raczej nie były kojarzone, a wykazywały się aktywnością na innych polach. W tym wydaniu również poprosiliśmy o to m.in. Karola Lejmana z One Sport i Dorotę Wójtowicz-Zając z Fundacji Ważna Edukacja. Czas zapytać, jak im się podobało. I co, Doroto, podobasz się sobie? Wszystko jest ok? Tak jak sobie to wyobrażałaś? Nie miałam żadnych wyobrażeń, ale uważam, że może być. Czyli jest w porządku, tak? Tak. A tak, gdybyś miała ubrać któreś z tych rzeczy, oprócz tej sukienki oczywiście, w której wyglądasz bardzo dobrze, to które byś wybrała? Który z tych strojów? Tę sukienkę Monari. Ta sukienka Monari to jest twój typ, ja może pokażę. Bardzo ładna. To Dorota. Dorota, którą myślałem, że będę długo namawiał, ale okazuje się, że wcale to nie było aż takie trudne. Dorota pomyślała, a ciekawe doświadczenie, zgodzę się. Bo tak było, prawda? Tak. I co wtedy sobie pomyślałaś, jak powiedziałaś tak? Czy najpierw się zgodziłam, potem zaczęłam się zastanawiać, czy dam radę. Ale moje wyobrażenia różniły się od tego, jak to przebiegało w rzeczywistości, więc nie, cieszę się, że podjęłam wyzwanie. Czyli w porządku, rzeczywistość była ok, tak? Była bardzo ok. To bardzo się cieszę. A Karol, jak to przeżyłeś, powiedz? Bo ja przyznaję, że się bałem Ciebie zapytać, myślałem, rany, poważni ludzie, Janek, Karol, One Sport, tutaj wiesz, wielkie imprezy żużlowe, czy oni wystąpią, czy będą chcieli wziąć udział w takim projekcie? Czyli potraktowaliśmy to chyba jako zabawę i jakąś chęć sprawdzenia siebie. Pierwszy raz w takiej roli zupełnie. Wywiady, obecność przed kamerą raczej bez problemu, no bo z tym wiąże się trochę nasza praca. Natomiast pozowania, ustawianie się odpowiednio do aparatu to było coś zupełnie nowego i przyznaję, że nie jest to tak proste, jak może się wydawać, że jest faktycznie. Bo to zwykle tak jest, że komuś z zewnątrz to może się wydawać, a te modelki, modele, to ta praca musi być taka prosta, a to rzeczywiście wymaga sporo zaangażowania. Najpierw stylista Wami się zajął. To też trwało godzinę samo przygotowanie, prawda? Zarówno w przypadku Janka, jak i Ciebie. Trochę dokładnie, tym bardziej, że też dobór tych ubrań, tego w jakim stroju wystąpiłem, no nie był dla mnie naturalny. Chyba sam nie skomponowałbym takiego zestawu. Tym większe było to dla mnie zaskoczenie. Jak dobrze wypadłeś, prawda? No lepiej niż w lustrze. Ale na to chyba Dorota będzie najbardziej, wiesz, właściwą osobą, którą możemy o to zapytać. I co, Dorota, w porządku wypadł Karol? Ale szczerze. W porządku. Myślę, że Karol, nawet możesz tutaj kupić cały strój i na któryś z Twoich wywiadów się udać w takim chyba wydaniu. Janek chyba też, Dorota również, a wszystko to możecie zobaczyć w najnowszym magazynie Toruń Plaza, który już jest dostępny nie tylko tu w plaży, ale w wielu innych miejscach w Toruniu. Jest tego 30 tysięcy egzemplarzy, a to są modele, chociaż tak naprawdę w tej roli występowali po raz pierwszy, bo Dorota pracuje w fundacji promującej nauki ścisłe, czyli pewnie świetnie liczysz. Dodajesz, odejmujesz i mnożysz. Nie tak, jakbym chciała świetnie liczyć, ale tak. A Karol z kolei zajmuje się głównie sportem, oczywiście tym najwłaściwszym, jedynym, poważnym sportem w Toruniu, czyli speedwayem. Bo liczę do 90. Do 90. Punkty. No tak, rzeczywiście. Tak. One Sport, znana organizacja. Fajnie, że się zgodziliście. To dla nas też było bardzo ciekawe doświadczenie. No i teraz już każdy może sprawdzić, jak im poszło. Dorota Wójtowicz-Zając, Karol Lejman wystąpili w najnowszym magazynie Toruń Plaza. Warto to mieć.